piłkarze Lecha Poznań w ostatnich trzech meczach ligowych nie stracili gola i wywalczyli komplet punktów. Dzięki temu kolejarz w ligowej tabeli awansował już na 9. miejsce. Podopieczni Jana Urbana dobrą pasce będą chcieli kontynuować w sobotę w Kielcach. Miejscowa Korona obecnie w swoim dorobku ma jedno oczko więcej od Lecha i plasuje się na 8. pozycji w tabeli. Wiemy o tym, że Korona ma więcej problemów na własnym boisku niż w meczach wyjazdowych, gdzie zdobyła o wiele więcej punktów. Natomiast na własnym boisku, wbrew pozorom, gra dobrze w piłkę, stwarza sobie dużo sytuacji, a jednak ma problemy z osiągnięciem dobrych wyników. I ja mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemów, jeśli chodzi o murawę, o boisko. Chcemy zagrać dobre spotkanie. Co to znaczy dobre spotkanie? Efektywne, jeśli to jest możliwe, zagrać na takim poziomie, jak drużyna zagrała chociażby ostatnie spotkanie z Wisłą Kraków. To by było fajne, jeśli byśmy potrafili to zrobić. Wspomniane spotkanie z Białą Gwiazdą podobało się nie tylko trenerowi, ale również kibicom kolejorza. Znów mogliśmy oglądać Lecha kreatywnego z przodu, stwarzającego sobie sporo sytuacji bramkowych i przede wszystkim całkowicie kontrolującego wydarzenia boiskowe. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie pod względem kreatywnym, jeśli chodzi o ten mecz. Weszliśmy bardzo dobrze w to spotkanie. Natomiast ja uważam, że myśmy grali nawet może lepiej 11 na 11 niż po stracie zawodnika przez Wisłę Kraków. Na pewno byśmy grali jeszcze lepiej, gdybyśmy szybciej strzelili bramkę na 2-0. Natomiast brakowało tej bramki i ten wynik, mimo tego, że kontrolowaliśmy cały czas spotkanie, to jednak był do końca niepewny, aż padła ta druga bramka dopiero. Ale to jest ten kierunek. W Kielcach o podobny występ nie będzie jednak łatwo, zwłaszcza jak spojrzy się na problemy kadrowe, z którymi zmagają się obecnie Lechici. Przeciwko Koronie na pewno nie zagrają kontuzjowani Marcin Robak, Keba Sisej oraz Gergo Lovrencic. Mało prawdopodobne są z kolei występy Dariusza Dudki i Denisa Tomali, którzy zmagają się z grypą. Mecz Korona-Lech rozpocznie się o godzinie 15:30.